Tu już jest odpowiedź. Ja strasznie chcę się dowiedzieć, o co chodzi w tej dramie, kto to jest MGP, jakie powiązanie ma z tym Budda. O chuj tu chodzi w ogóle? MGP robiło detailing out. Czyli takie, naklejamy ci folię, robimy ci jakieś takie spoilery, jakieś takie doklejki, jakieś takie rzeczy, tak? Dorabiali klucze do tych samochodów bez zgody właściciela i kradli w ten sposób auta klientów. Tak jak była ta drama z tym gościem, co był w Love Never Lies i on miał ten serwis samochodowy, komis samochodowy i sprzedawał ludziom samochody, ale miał drugie kluczyki i podjeżdżał i to, co sprzedał, to se zabierał z powrotem, tak? Gwałtownie się odciął Budda od niego w pewnym momencie. Jedyne jakieś powiązania to było to, że ostatnio odkupił od niego to Lamborghini Twin Turbo. Strasznie mnie kurwa, jak on jeździ. Ma wolny lewy pas, a on się i tak przeciska między tymi dwoma autami z prawej. Przepraszam, musiałam to powiedzieć, bo strasznie mnie to drażni. Bo nie udało się przekupić, nie udało się zastraszyć, film idzie. Kto to jest filmit? Film idzie, okej. Okay. Myślałam, że to jest takie, nie udało ci się zastraszyć, Karolu. Filmit? Jakiś nick? No każdy ma swoje niki, prawda? Filmit, może to jakaś kolejna postać w tym uniwersum. Ale film idzie, okej. Okay. Film idzie. No on to źle akcentuje to słowo, zauważcie to. Nie, film idzie, tylko film idzie. Pan Glinek poszedł sobie siedzieć, później poszedł na współpracę. W 2012 roku. W 2012 roku, kolokwialnie mówiąc, posprzedawał wspólników. Sprzedał swoich wspólników, w sensie nie chodzi o to, że kupił ich udziały? Bo ja to tak zrozumiałam. Aha, dobra, rozumiem. Samochody korzystające z usług myjni Bartka G przy ulicy Portowej w Gliwicach masowo znikały. Jakiej myjni? Detailing to nie miało być zakładanie folii, spoilerów i takich rzeczy? On miał myjnię, ale myjnię też miał. Aha. Czyli i mył samochody, dodawał takie rzeczy. Tak? Wystarczyłby pan Bartek G. napisał list z prośbą do pana prokuratora, po czym poszedł na współpracę, sprzedając kolegów po fachu. Czyli sprzedając swoich ziomków, rzekomo jeżeli to razem robili, czy te kradzieży auta i tak dalej, to on w ogóle żadnej kary nie miał? To jest 60. Osoba biorąca współczynny udział w przestępstwie, w zamian za to, żeby się wybielić, dla kolegów. Pierwszy raz poprawnie tego użyliście. Gratulacje. Ja rozumiem, dlaczego Budda się jakby kolegował z tym MGP Rent, no bo on miał pieniądze, tak? Miał te wszystkie super auta, turbo okay, i tak dalej. Rozumiem. Nie da się tego słuchać. Jego mama ma pieniądze, nie on. Nikt tego nie wziął pod uwagę. Ale czyja mama? Buddy? MGP? Mama Glinka prowadzi sklep. No i co z tego, że ma sklep? Chcesz mi powiedzieć, że z prowadzenia sklepu można sobie kupić 10 super samochodów? Ja firmę prowadzę. Miała mieć potencjał na tyle, ale jakoś tak jeszcze ani jednego superkara na pokładzie nie widzę, nie? Wszystko jest na matkę. Tu clue jest tego, gdzie są te nielegalne pieniądze, gdzie są te pieniądze z tych ukradzionych samochodów, bo jeżeli one, te nielegalne pieniądze, weszły jakby do firmy, czyli je, te brudne pieniądze jakby wyczyścili w jakiś sposób, wsadzili z powrotem do obrotu, no to to by było widać. Więc pytanie jest, gdzie są te brudne pieniądze? Napisałem do Konopskiego, że mogę mu więcej materiałów udostępnić, aby to rozpowszechnić, nie? I napisał do Glinka, wysłał mu moje dane prawdopodobnie. Konopski przesłał i tu jest numer telefonu i jego telefonu. Nagroda 25 tysięcy. Poproszę na rano, na kogo zarejestrowany numer, billing i ostatnie logowania SMS. Punkt drugi, dodatkowe 50 tysięcy. Za przeprowadzenie właściciela numeru do jutra 22 mogę rano udostępnić dane z punktu pierwszego. Pojebane to jest jest odpowiedź. No i wrzucił on film, brak dowodów i manipulacja, szalony pomawiacz, MGP odpowiedź, gdzie na miniaturce mamy szalonego skreślonego. I ma 335 tysięcy wyświetleń, strasznie dużo. Ludzi ja raczej było mega. Jak dobrze wiecie, wyszedł materiał szalonego pomawiacza. Jest to osoba, która często coś wrzuca, a następnie za to przeprasza. Okej, okay, czyli początek, zaczynamy nakreślać postać od razu od dyskredytowania przeciwnika. Pojawił się materiał, obszerny materiał, który jest mega zmanipulowany. On mi wygląda, jakby był pod wpływem narkotyków. Jest taki, wiecie, taki, ale ja go nie znam. Team na pewno nas zaatakują w komentarzach, jak my zaatakowaliśmy i zostawcie coś po sobie miłego. A jak nie wiesz, co napisać, to chociaż Team MGP, jak do dzieci by chciał mówić? Nie, on gada jak taki coach na tych wystąpieniach. Słuchajcie, inni są słabi. My razem jesteśmy silni. Będziemy razem manifestować naszą wielką przyszłość. Teraz razem zamanifestujmy kult pieniądza w naszych sercach i duszach, a na pewno osiągniecie sukces. Słuchajcie, to był bardzo krótki epizod. Epizod, który trwał 5 miesięcy. A nie, spoko, jak krótki epizod, jak tylko przez 5 miesięcy tylko kradłeś auto, to spoko, to luz. To tak jakby powiedzieć, no, mordowałam ludzi, ale krótko mordowałam. Tylko 5 miesięcy mordowałam ludzi, ale to naprawdę było dawno temu, tak? Co to w ogóle za tekst? Porównałeś ludzkie życie do auta, jesteś Kasiks normalna.
Patryk, poluzuj pręt w dupce, bo to nie miało być dokładnie to samo porównanie tej samej wagi, skali i tak dalej, tylko moja wypowiedź miała służyć do tego, żeby pokazać, że zbrodnia w okresie 5 miesięcy to dużo czasu, okej? Okay? Nie miało porównać morderstwa do kradzieży samochodu, tylko fakt zbrodni popełnionej przez 5 miesięcy. Słuchajcie, dostałem wyrok 5 lat w zawieszeniu na 8 lat. Zauważyłam, że bardzo dużo ludzi nie rozumie wyroków w zawieszeniu. Na czacie są też ludzie, którzy nie rozumieją wyroków w zawieszeniu. Kiedyś nie rozumiałem, ale już ogarniam. Jako dziecko nie rozumiałem. Dobra, to tak pokrótce dla tych, którzy nie rozumieją. Wyrok w zawieszeniu to jest wyrok, że jeżeli popełniłeś jakieś przestępstwo i powinieneś za to przestępstwo iść na przykład do więzienia na jakiś czas, zamiast iść na ten czas do więzienia, dostajesz wyrok w zawieszeniu, czyli jeżeli dostałbyś wyrok 2 lata, to dostajesz 2 lata w zawieszeniu na przykład 5 lat. I jeżeli przez te 5 lat popełnisz przestępstwo, jakiekolwiek przestępstwo, to ten wyrok się jakby aktywuje wtedy i z automatu, z buta, już bez procesu idziesz na te 2 lata do więzienia. W tym okresie 5 lat. Tak, i mogą jeszcze, no za to drugie przestępstwo, które popełniłeś, mogą dołożyć. Mandat się nie liczy do tego. Mandat to jest wykroczenia chyba, nie za przestępstwa. Zapominasz jednej rzeczy, zawieszenie nie może być krótsze niż długość wyroku. A czy nie ma też czegoś takiego, że jak masz wyrok w zawieszeniu, to nie możesz opuszczać kraju? Albo musisz informować o opuszczeniu kraju? A ten łosoś grillowany jest pikantny? Bo jest pikantny. Ty, ale ty chodzisz goły, a wiesz, że cię widać. No i dobrze, bo przecież się napiłem do kamery. Kurwa, jaka forma. Masz sześciopak? No. Poko? No nie mam. Imagine być przestępcą? Po co? Ej, bez sensu, nie? Kraść coś na przykład. Totalnie bez sensu. Szczerze, nie wyobrażam sobie, po co kraść. I siebie kradnącej coś sobie nie wyobrażam. Jakby takie dziwne by to było. Nigdy nic nie ukradłaś? Nigdy nic nie ukradłam. W sensie, możliwe, że zdarzyło się, że na przykład czegoś zapomniałam zeskanować, jak byłam w sklepie, no nie? Czegoś na przykład nie wyjęłam z koszyka czy coś. Tak, żeby mogła mnie intencjonalnie, ale podać na przykład złą liczbę kajzerek w siatce, ile wzięłam kajzerek. Ale tak, żeby coś wziąć i hihihi, ukradnę to, to nigdy nie miałam. Ani cukierka, ani właśnie batona, nawet jak byłam mała. Nieintencjonalnie. No tak, no bo zawsze się mnie pani pyta, czy wy też tak macie, ale jak ja idę do kasy i się pani mnie nagle pyta, a te pomidory to jakie? To mimo, że wiem, że brałam pomidory malinowe, to mam taką dziurę w głowie, jakby Nie wiem. Pomidory, pomidorowe, nie wiem. I muszę się dopiero zastanowić, jak kliknie, to mówię malinowe albo krajowe. Takie mamy rodzaje tam w tym sklepie. Tak samo mam ilość bułek i ja wiem, że kupiłam 8 bułek. I znowu mam takie, ile tych bułek było? I w tym czasie pani już poobraca tą siatkę i mówi, 8, tak? A ja, tak, 8. No, ogórki też się mnie pytała kiedyś pani, też nie wiedziałam co powiedzieć. Mówię, takie zwykłe, ziemne. A ona, gruntowe. A gruntowe. Ogórek ziemny. Nie lubię tego pytania. Że kradnie jak nie może kupić jedzenia. No tak, ja się domyślam, że ludzie tak robią. Jak nie mogą kupić jedzenia, to kradną. Ale ja nie umiem już sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji. Ja nie mówię, że nie umiem sobie wyobrazić kradzieży tak ogólnie. Bo sobie wyobrażam kradzież, ktoś bierze i ucieka, żeby nie płacić. Ale ja nie wyobrażam sobie siebie w roli osoby kradnącej. Może to takie dziwne by dla mnie było strasznie. Tak serca Remkowi nie skradłaś? Ojej. Gdybyś postawiła siebie w postaci osoby bez grosza przy duszy? No właśnie, Wikercik, powiem ci tak. Odkąd sama na siebie zarabiam, jakby odkąd pracuję i gdzieś tam nadzoruję moje fundusze, wymyślam przynajmniej 4 plany awaryjne, jak zrobić, żeby nie skończyć jako osoba bez grosza przy duszy. Czyli albo zabezpieczam gdzieś moje finanse, albo gdzieś tam inwestuję w poboczne rzeczy, albo czymś tam jeszcze się innym zajmuję, po to, żeby jakby mieć różne alternatywy i to jest mój plan A, plan B, plan C. Moim planem A jest jakby stream. Kocham to robić, daje mi to pieniądze, lubię to robić. Moim planem B jest firma. Też bardzo lubię to robić, ale zajmuje trochę więcej czasu i energii, żeby prowadzić firmę. Moim planem C są mieszkania, czyli jeżeli coś pójdzie nie tak, sprzedaję mieszkanie, żeby mieć z czego żyć. Moim planem D jest rodzina, która wiem, że mogę na nich liczyć i zawsze mi pomoże jakby co. Więc 4 plany awaryjne. To się 4 plany jak coś na razie. A szpagata miała tylko plan B i się udał. A jak nagle wszystkie 4 plany, to wiem, mam takie przeświadczenie gdzieś sobie, taki głos z tyłu głowy i ja wiem po prostu, że sobie poradzę. Nie wiem dlaczego, ale od bardzo, bardzo dawna, chyba od czasów liceum, mam coś takiego, że nieważne co się wydarzy w moim życiu, to jej tak sobie poradzę i to ogarnę. Więc jak skończę się na streamach, firma upadnie, stracę mieszkania, to i tak poradzę sobie. OnlyFans chociażby, no. Jasne, że tak. Cokolwiek się wydarzy, ja nie przestanę marzyć. Zaśpiewałam za to w głowie. No i jedno mam
marzenie na ten rok, żeby dubbingować postać jakąś. Gdzieś musi mnie ktoś znaleźć i zaprosić na dubbingowanie. Nie wiem, czy nie zacząć ogólnej kampanii na Twitterze. Proszę, weźcie mnie za darmo, to zrobię gdzieś. Chcę być jakąś postacią w bajce, filmie, grze, gdziekolwiek. Mogę być złą czarownicą. Jakbym była w Lidze Legend, jakbym była jakąś postacią i gadała do was. Uninstall? Aha. Albo w Valorancie agentką bym była. A? Teraz, razem! Podkładam Spajka. Zajebiste by było. Albo w Minecrafcie jako villager? Ha, ha, ha. Trenowałam co nieco. Nie wiadomo, jaka rola się trafi. No ale nie, no mega bym chciała. Dubbing w porno? To porno są dubbingi? Nowa postać w LoL co miesiąc temu wyszła, twój głos by pasował do Smoldera? A może z Redami się dogadasz, to do Wieśka nowego? O Boże, jak ja bym chciała być w Wiedźminie? Jezus Maria, nie? Przecież to było takie cudowne. Ale Katarzyna, mierzmy siły na zamiary. Przecież oczywiste jest, że do tego wezmą jakiś znanych, dobrych dubbingowców, a nie takiego nuba jak ty. Ogarnij się. Przepraszam, muszę się czasami ściągnąć na ziemię, bo odlatuję. Dubbinguj świnkę Pepe. Jestem świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. I to tata świnka. Możesz być trolem skalnym w skarbcu Dijkstry. Aha. Ale content robisz nasz kanał z shotami? Short, to wszystko dla ciebie. W każdym razie, jeżeli znacie kogoś, kto poszukuje do jakiejś gry, filmu, serialu, nuba za darmo, który nagra voice line do czegoś, to ja mogę być tym nubem. Możecie pisać mi na maila biznesowego. Jaki mam mail biznesowy? Biznes.kasiks chyba? Kasiks.biznes? Jakiś taki. W opisie jest na dole. Tylko to musi być jakaś poważna produkcja, nie? To nie może być wasze amatorskie jakieś filmiki do zwolnieni z teorii. Boże święty, ile ja dostaję wiadomości, że ktoś z was bierze udział w olimpiadzie zwolnieni z teorii i musi mieć jakiś profil udostępniony przez jakiś inny profil i że potrzebuje, żebym udostępniła ten i ten profil. Przestańcie mi zawracać w dupę takimi pierdołami, naprawdę. Jeżeli chcecie być zwolnieni z teorii, to się postarajcie, a nie cudzymi rękami to robicie. Dziękuję. No. Remek. Co? I tak cię było widać, Golasie. Głupie pytanie, na hipotetycznym fansie pokazałabyś prędzej dupę czy stopy? Ciekawi mnie to ze względu na twoją stopofobię. A, OnlyFans, okej. Oczywiście, że prędzej pokazałabym stopy. Co ty? Stópki w takiej pozie, stópki w takiej pozie? Proste, bo śladki są dla mnie zbyt intymne. Więc jeżeli mogłabym wyżyć i zarobić na stópkach, to fuh, stary. Stópki by miały taką sesję, że to szok. Remek, musimy napisać do studia CD Projekt Red, żeby mnie wzięli na aktora dubbingowego do nowego Wiedźmina. Ja bym był żabą. Albo jakąś kaszką bym mógł być, wiesz. Ale taką magiczną kaszką, która coś mówi, na przykład wiesz. Okej. Okay. O, jakimś bożątkiem by był. Ej, bez kitu. Pasowałbyś do bożątka. Zajebiście, bożonek. Bożątko. Ja bym chciał być bożonek. Bożonek to byłoby wyrośnięte bożątko. I bożonek byłby jakimś bossem bożątek. Musimy do nich napisać, Remo. To nikt to za darmo by mógł. No ja też za darmo. A czy chciałeś za to pieniądze? Jakbym miał być bożątkiem, to tak, ale za żabę mogę im za darmo dać. Ej, nie chcemy do nich napisać. To napisz. Jedź tam osobiście. O, ostatnio się dowiedziałam. Chcę zapłatę za to. To nie jedziesz ze mną, nie oferuję ci. Chcę, żeby mi Cyberpunka dali z DLC. Ja ci to kupię. Albo dam, bo ja mam na Steamie. Wiedziałam, że mam lepszą siłę perswazji, kiedy spotykam się z klientami jeden na jeden, fizycznie, a nie online'owo. Ciężej jest mi odmówić, kiedy przychodzę i zgadam z kimś twarzą w twarz. Rozumiecie? Każdy z poszkodowanych, czyli z tych osób, które straciły swój samochód, ja każdemu oddałem pieniądze. Oddałem również pieniądze do sądu oraz na karę grzywny, którą dostałem. Co kurwa? Kradł samochody po 6-7 tysięcy wartości? Przecież takie auto to ledwo jeżdżą. Obraziliście się, tak? Bo wy macie samochody po 6-7 tysięcy. Moje jeździ. Spierdaj, moje ma się dobrze. Ej, ja się śmieję, ale ja w ogóle nie mam auta, także i tak jesteście w lepszej sytuacji. Trochę więcej rozumiem. Śliski typ to jest określenie takiego gagatka. Mariola z budowlanki wpadła mi w oko, zabiorę ją w polonezę. Ja myślałam, że to jest cover AI i jak popatrzyłam, że multi rusza ustami, to mówię, jak dobrze on musi znać tekst, że rusza do tego ustami, a to on to śpiewa. A co jeżeli sny to tak naprawdę nasze wspomnienia z innego uniwersum? Jeżeli pozdrawiam. Nasze sny to wspomnienia z innego uniwersum, to druga Katarzyna ma po***ne życie, nie? Ty zrób tak. Kurwa, ty możesz. A po jaki ja mam zakres? Do dupy masz. No, dzisiaj trenowaliśmy zakresy. Przecież ja to... mogę normalnie dać kąt prosty jakby między no, ręką. Ale tak też, ale daj do tyłu, tak. No jak, mam kąt patrz, prosty. Że tak, że łapiesz rękę tu. No nie umiesz, bo też masz skos. No nie tak bokiem, tylko tak. Ty no umiesz. Jak masz rękę tak, no nie? O, nie, czekaj, tak. To umiesz obrócić łokieć tam i z powrotem? Że do tyłu i do przodu łokieć.
przytulcie się na wizji. Remek by mnie nie przytulił na wizji. Remek mnie ledwo łapie za rękę na wizji. Co wy k***wa oczekujecie? Czasami cię oglądam. Masz bardzo podobną mimikę, reakcję oraz melodę i barwę głosu do mojej zmarłej dziewczyny. Dzięki tobie boli trochę mniej, tęsknię trochę mniej. Dużo zdrowia, Kasiu Katarzyno. Co chyba nie jest do końca zdrowe, żebyś postrzegał mnie przez pryzmat swojej zmarłej dziewczyny.